Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście Demonidias i zapraszam na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Dark Souls 3 Czarodziejem. Wreszcie po tym jak gra mi nie działała, w końcu zadziałała jakimś magicznym sposobem, który jest niezrozumiały dla mnie po prostu. No i prawdopodobnie chodzi po prostu o to, że... Gawlan, ponownie meet you again, Family Share. Many thanks. Na Steamie. Bardzo serdecznie Jinxman, dziękuję za subka, no i oczywiście pozdrawiam cały czat, ponieważ tak jak mówiłem, ustaliliśmy sobie ostatnio, że nagram kilka odcinków Czarodzieja na streamie właśnie po to, aby one się mogły pojawiać w miarę po prostu regularnie. Potem już będę je nagrywał standardowo, ale myślę, że kilka materiałów dzisiaj zdążę nagrać. 3 lub 4. Zobaczymy jak mi będzie szło i ile one będą trwały przede wszystkim. Tak Jason, widzę te wiadomości i odpowiadałem na nie przed chwilą nawet. Także dobry wieczór, cześć pastor. Słuchajcie, jesteśmy na samym początku tego drugiego DLC, aczkolwiek ostatnio no pamiętam, że pokonałem pierwszego anioła i pójdziemy sobie wreszcie. Welcome home, good hunter. Nie, tu! Nie! Co ja zrobiłem na starcie? O mój Boże, pobiegłem na pamięć i straciłem duszę. Dobrze, nie pamiętam ile ich tam było. No to niezły początek. Oh shit. Dziękuję Izmar za słupka. 3 miesiąc już. O mój Boże, dlaczego ja to zrobiłem w ten sposób? Ja nie mogę. Możecie sprawdzić ile tam było tych dusz, to załamie się jeszcze bardziej. W takim razie śmiało czaru, możesz podać. Właśnie to jest też ten plus prowadzenia odcinka na streamie, że widzę wasze komentarze i reakcje od razu. Nie, zabijesz teraz o to. O mój Boże, gra była łaskawa. Ale raz się zabiłem. Pamiętam, że to w odcinku, jak byłem tutaj po raz pierwszy na YouTubie, w sensie w tym DLC, to zabiłem się po prostu zaskakując tutaj, bo wpadłem w przerwę w oknie jakby i rozwaliło mnie to, czaicie? Także no, to było bardzo, bardzo bolesne. Tędy powinniśmy przejść teraz tak naprawdę, z tego co pamiętam. 30 tysięcy tam było, no to nie jest to rewelacyjna jakaś liczba, ale jednak odczuwalna w jakiś sposób. Na prawo jest pokój z iluzją, w tym miejscu? No dobra, zaraz zobaczymy. I właśnie to jest to, o czym mówię i to bardzo doceniam, że nie czekam na wasze rady jednego odcinka, dwóch, a po prostu widzę je od razu. No ale wrócimy później do tego standardowego już trybu działania. Czy tu jest gdzieś ten pokój, czy on był w jakimś innym miejscu? Tam, gdzie były te potworki z kosami. Na zewnątrz? Aha. No to... Nie wiem, jak na prawo. Tutaj, gdzie były te z kosami. Czyli tu? Nie, no tu się zabiłem przecież. Nie wiem, jak na zewnątrz. Chyba, że dalej muszę przejść. Cześć Dale, dzisiaj jest bez kamerki, dlatego że jesteśmy na YouTubie i to jest nagrywane, także w ten sposób to wygląda. Okej, dalej, czyli tędy po prostu przejdziemy sobie, no spoko. Tutaj w ogóle jest straszny motyw, że oni się będą spawnowali. I to bez końca chyba nawet. Marcel, na dobry start streamka odcinka. Pozdrawiam wszystkich oglądających, 5 zł i 62 grosze. Dziękuję bardzo również Marcel za 6 zł, bo tutaj to tą prowizję odejmuję. Wielkie dzięki, witam na streamku i mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawił. Czy to na streamie, czy w odcinku. No i minąłem. Demo w prawo, no kurczę, bo jest raz w prawo, raz dalej. Nie wiem gdzie to było, nie pamiętam tego DLC totalnie. Czyli nie tędy, a powinienem pójść na dół. Bo było, że w prawo, no to jest dla mnie prawo, nie? W tym miejscu. Tu było coś? Nie. Na tyłach tej fontanny też jest znajdźka. No jestem na tyłach tej fontanny w tym momencie. Tu gdzieś jest jeszcze ta iluzja. Znaczy... Nie wiem w jaki sposób to było prawo od miejsca, w którym byłem wcześniej, ale udało się trafić. Co jest tutaj gdzieś? Na końcu tego budynku dopiero. Okej, dobra, dziękuję bardzo.
broni, proszę. Oni nie odpuszczą mnie. Niestety. Cześć, Rynek. Dzień dobry. Nie no, nie widzę tutaj skarbu, który bym miał przegapić gdzieś, bo wszystko tu jest wyzbierane. Tak, tutaj się spawnują bez końca, na 100%, wiesz? Sprawdzaliśmy to kiedyś, także... No to jest bardzo niefajne miejsce. Warto się stąd zabierać w miarę możliwości. Nie wiem, czy tutaj czegoś nie było w tych beczkach. Aczkolwiek... Nie ukrywam, że mam nadzieję, że nic. O Boże, głośno! Drabina tam była? Dobra. Tylko zdobędę ten skarb w takim wypadku. Strzępy wielkiej duszy? Znaczy, Boże, on się od ściany rozbił. Widzieliście to? No długo koniecznie. Tutaj była drabina? To jest skarb jednak. Dobra. To dobrze, że wróciłem z tej strony. Może wcześniej jest to drabina. Żar. Zróbmy może w ten sposób. No właśnie, takich pełzających, no to jest o wiele lepsze. O Boże, rozwiązanie! Przynajmniej na papierze. Gdzie jest drabina po wyjściu? Miałem się cofnąć, z którym przegapiłem, nie? Na logikę, no nie widzę jej. W końcu znajdźmy. A, czyli już ją przegapiłem, dobra. Czyli ona jest gdzieś tutaj, zaraz po wyjściu. Tu była znajdźka, nie widzę. Czyli może po wyjściu w tym sensie? Nie wiem, ciężko jest coś precyzyjnie powiedzieć, nie? Bo to są solce, ale... No nie widzę tutaj przy wyjściu żadnej drabiny. Tutaj też nie widzę. No nie wiem. Tutaj też nie widzę. Ale tutaj będziemy musieli zeskoczyć niżej. I to będzie miejsce, w którym już byliśmy wcześniej. Boże, jak oni się spełniają strasznie. No widzicie, to jest ten plus, że mogę się na streamie przenieść do takiego miejsca. Na górze w pokoju ze znajdźką na lewo. Na górze na lewo. Czy ja tutaj coś widzę? To jest miejsce, gdzie była ta znajdźka. Nie widzę na górze na lewo niczego. No nie widzę. To jest lewa strona. No nie ma. Myślę, że szkoda czasu, bo tutaj nie ma niczego ważnego też swoją drogą. Słuchajcie się, Luxa. No nie widzę tutaj niczego, totalnie. Zaraz po wejściu do pokoju z mrocznym czarem na lewo. No to z mrocznym czarem to jestem dalej. Boże! A to zrobiłem na dół, która jest po prostu skrótem. To nie było to nie miało totalnie sensu, ale okej, mamy ją. A, już shit, dobra. Ona jest skrótem do miejsca, do którego nigdy w życiu nie powrócę. Ale jest. O mój Boże, dobra. Nieważne. To jest ważne, co mamy tutaj. Srebrny sygnet chciwego węża i to na plus 3, słuchajcie. Drabina to drabina, ok. Ja myślałem, że ona na górę mnie zaprowadzi. Tak mówię, kurde, tam było jakieś wyższe piętro, czy coś w ten deseń? No nie przypominam sobie, nie? Ale to jednak nie było. Dobra, zobaczmy zaklęcie. Ale tak, no drabina jest, także udało mi się jakoś tam dotrzeć z bólami. Ale zobaczmy opis tego. Jest to... Są to oczywiście strzępy wielkiej duszy, czyli o dziwo dobrze przeczytałem. Zaklęcie wystrzeliwujące strzępy wielkiej mrocznej duszy, które długo dojrzewały w mrocznej otchłani. Jest to najwyższa forma sztuki dusz głębin. Niektóre wychodzące z mroku cienie ludy są opętane strzępkami dusz, których nie sposób odróżnić od istot człowieczych. To ma duży damage, ten czar jest OP szczególnie bezimiennego. Dobra, no. Bezimienny to już nie żyje, ale będziemy sobie na pewno to testowali. Odpowiednik włóczni duszy, ale nie przebija ciał i się rozpędza. Kastuje się to katalizatorem Zajzalefu. No dobra. Rozumiem, że to jest wtedy boost jakiś do tej magii akurat. I skaluje się też z wiarą i inteligencją. No, to akurat powiedziałbym jest coś, co mnie zniechęca trochę do tego wyboru. Dobrze, nasz oczywiście
Przyjaciel już jest stąd oddalił. No i teraz najgorsza rzecz. Czyli po prostu zejść się. Boże. Przeleciał nade mną! A teraz to tutaj bym musiał zejść, bo w miejscu, w którym byliśmy ostatnio, chyba zebrałem wszystko. Tak mi się przynajmniej wydaje. O. Czyli tu jest... Boże, nie pamiętam tego ataku. Tak, tu jest ich pełno. Wciąż. Proszę o miecz. Pamiętam, jaki byłem przerażony na początku tego DLC, jak grałem po raz pierwszy. Czyli ten motyw z przeciwnikami, którzy wyłażą z tego popiołu bez końca, będzie długo stosowany? Czy może do końca tego dodatku? Pół HP na atak, tak. To jest właśnie urok czarodzieja, który jeszcze nie ma aktywnego żaru, nie? Także wiecie, coś za coś i to tak naprawdę typowo, ale w ogóle za... Co to kurde było? Chciałem zwrócić waszą uwagę na ten piękny widok, jaki tutaj jest, a tam kurde już odpalają samobójcze ataki. Właśnie rękawiczki muszę wam jeszcze zaprezentować, tylko pytanie, które to są? Jak one się nazywały? Dokładnie. To są te? Legionu Haralda, te małe. Zatonęły w otchłani ciemności wraz z legionistami. Ich skóra częściowo się rozpuściła, a metal powyginał w niepokojące sposoby. Rękawice Legionu Haralda, poszukiwaczy mrocznej duszy. No, powiem tak. Nie udało im się. Za bardzo. O, mało staminy ma moja postać, jak to na czarodzieja niestety przystało. Skocz, nie umrzesz. No dobrze, Gale. Skoro tak mówisz, to zaufam. Idealnie w to miejsce. No i moi drodzy, trafiliśmy do miejsca, które powinniście kojarzyć z Dark Souls 2. Mianowicie młyn. Tak, to jest ten z drogi do Myfy. No i ognisko. Przede wszystkim ognisko. Aczkolwiek, zanim pójdziemy do ogniska, to chciałbym zobaczyć tutaj jeszcze sobie, czy czegoś nie było, jakichś skarbów. Czy efekt tarczy trawiastej pierścienia Filodi się stakują? Tak, z tego co mi wiadomo, tak. Cześć Lukas, dziękuję za followa. Swoją drogą, jeżeli ktoś to ogląda na YouTubie, zapraszam też na streamki. Ostatnio jest ich mniej, niż było wcześniej, dlatego że jeszcze mam dużo zajęć uczelnianych na głowie. Piszę pracę, na koniec studiów też, ale staram się w miarę możliwości te streamy prowadzić, także link macie oczywiście w opisie. O mój Boże, ale to było piękne. To jest tak satysfakcjonujące. A, no i zapraszam na Instagram, Demolidias Live, możecie znaleźć. Czarne bomby zapalające. Dokładnie, jest też na czacie link dla osób na streamie, także zapraszam. Ale spokojnie, nie zmieniam w żaden sposób formuły tutaj prowadzenia serii na YouTubie, że będę je nagrywał na live'ie czy coś takiego. Staram się to jednak mimo wszystko rozgraniczać, tylko no teraz po prostu wiem, że wam zależy na tym, żeby ta seria była dość szybko. No i dlatego staram się jednak to nagrać na streamie. No też pamiętam, ostatnio nie mieliście nic przeciwko, także tak to właśnie zrobiłem. Oh, I know who you are. Ja też wiem, kim ty jesteś. Great to see you still in one piece. I can see why they call this the dreg heap at the world's end. Mangled remnants from every age and every land. Kwestia z trailera. Sort of lends credence to the old rumors that the ringed city rests below it all. Don't mind me. You needn't worry yourself with this nonsense. I just wanted to tell someone, and I'm sick of old Humpty. I should stay quiet. Wait, I'll make it up to you by letting you in on a secret of sorts. Past here, you'll find the remains of a giant earthen tower,
half submerged in a poisonous swamp. Not a very nice place to visit. Only there's precious treasure in the thick of the swamp. I didn't have any use for it, you see. So, sorry, I left the whole package behind. If I get the chance, I could go fetch it for you. But if that's too long to wait, go nab it for yourself. I know who you are. A righteous warrior. Yes? With a solemn duty to boot. Well, grab that treasure. That's as good a duty as any. Past here. Nie, ta ilość staminy mi nie przeszkadza. Na magu średnio stawiać pierścień na to. On już się powtarza. Generalnie jest to bardzo otwarty teren, co wiecie, w Soulsach. I nie tylko w Soulsach zresztą oznacza spore zagrożenie z każdej strony. Już za moment pójdziemy sobie dalej, ale zrobię króciutkie cięcie. Także zaraz wracamy. A zatem, moi drodzy, wracamy już teraz i zobaczymy, jak wyglądają jeszcze moje pierścienie na tej postaci. Upadło takie pytanie. Mam pierścień młodego smoka, który wzmacnia moje czary, szponiasty pierścień magii, wzmacnia ataki magiczne, lecz zmniejsza absorpcję obrażeń. Kolejny to jest oczywiście pierścień ryczącego smoka, bardzo wzmacniający czary, no i zwiększenie inteligencji, pierścień oczywiście uczonego. Także jestem właśnie bypasser, jestem mocno ofensywnym czarodziejem tutaj, więc no w 100% można powiedzieć wręcz stawiam na po prostu obrażenia. Nie na żadne wzmocnienie, czy zwiększenie ilości staminy i tak dalej. Dobij do 60 i zmień Scholar. No aktualnie mam 58 punktów inteligencji, więc nie jest to aż tak odległy plan. Patrzcie na to, co się dzieje. Pojawił się kolejny anioł na naszej drodze. No tutaj pierwsze. Krótka tytanitu. Jak ja nie cierpię tych gości po prostu. Nie zdajcie sobie sprawy, jak bardzo. Czemu jestem niewidzialny dla niego? Czemu mnie nie widzi? Serio? No, oczywiście, że go nie trafimy. O, ty mały. Koleś! Gin! Ukryte ciało na nich nie działa. Straszne to jest. Się odwrócił. No niestety moje zaklęcia się kończą przed nimi. Czy to był ekwipunek chiromantki pustyni? Przynajmniej jej część? Tak. Widzicie, coś tam pamiętam z tego. O mój Boże. Co on odwalił? Oni się tak nietypowo poruszają. Trochę jakby tańczyli. Kurde. Nie drzyj się! Spróbuję przebiec to. Demon Drag Queen. Ła. To czasami przelatuje przez tą ścianę. W tym miejscu. To jest no hit killer. Dwie grudki tańce. Czy warto było? No nie wiem. W ogóle to jest miejsce, że można by tam było jakoś spróbować zeskoczyć na pełnym ryzyku. No, najpierw te kokony rozwalimy, potem znajdźki, bo mi się zaraz estusy pokończą. Także generalnie w tym miejscu też raczej tak po prostu przeraszuję. Bo to jest kolejny anioł, słuchajcie. To jest bardzo porąbana lokacja. Tutaj jest to, moim zdaniem, chyba najtrudniejszy nawet etap w tym DLC. Jeżeli chodzi o taką eksplorację, nie? Bo wiadomo, że no, są bossowie jeszcze. No, tego trzeba raszować, nie ma opcji. Gorsze jest to, że mi raczej estusów zabraknie i przez to zginę. No ale dałem to, wiecie, radę zrobić na wyzwaniu, nie? Tak, to jest klątwa jeszcze. Którą może mi nabić. O mój Boże, widzicie moje życie?
Nie no. Nie mam szans. Wiedziałem, że mnie dotknie, kurde! Cześć Falejel. Ale dobra, było w miarę okej. Myślę, że teraz już pójdzie lepiej. Pierwsza śmierć po długiej przerwie. No, ukryte ciało nie działa na nich. Było info na czacie przed chwilą. Niestety. To miejsce chyba warte tego, żeby użyć żar. Czy co, jak teraz się nie uda, to tu zrobię. A, druga śmierć, bo na początku spadłem w przepaść. No dobra, racja. Tak, zbierać totalnie niepotrzebne skarby. Ale bardziej zatraktuję jako inny kierunek przy bieganiu, tego koszmaru. O, jak miło. Rozstrzelałeś kogoś innego, nic nie. Ukryte ciało działa. Okej. To musiałbym sprawdzić, żeby się przekonać w takim razie, kto ma rację na czacie. To było wcześniej mówione, że nie. No jak ja mam się wyleczyć? Dziwne by było, jakbym nie umarł? Ugo! Ale mega, że ci już tam napisali w sprawie nagrody. Szybko poszło. Czy ja tutaj chcę wskakiwać? To jest chyba ścieżka do pierwszego kokonu, jak to zostało określone. Tego pasożyta, no właśnie. Drugi jest na dole. Także moi drodzy, anioł zabity. Ten tutaj. Będziemy mogli sobie skarby wyzbierać w końcu na spokojnie. Duszę porzuciłem, bo anioł by mnie rozstrzelał. Zaraz sobie tutaj będziemy zbierać to wszystko. Muszę się cofnąć teraz. I ze spokojem to ogarnąć. Bo sporo tego tu jest. Papa aniołku. Nikt cię nie chciał tutaj. Ale papa. Dobra, zobaczmy. W takim razie wszystko tutaj na spokojnie. No, to też jest, wiecie, lokacja pełna przeciwników, jak sami widzicie. To nie byle jakich, bo zobaczcie, co tam łazi. Więc tutaj też można zginąć i się pożegnać z życiem w dość prosty sposób. Ale dobra, pójdziemy najpierw do miejsca, w którym byłem i z którego przyszedłem tak naprawdę tutaj. Kurde, mnie są na jednym uderzeniu mieczem nawet. Zapomniałem o tym. Tak ułatwiająca, jakby życie rzecz. Mam 5 kępek jeszcze, więc nie jest to duża ilość, aczkolwiek wystarczająca, wydaje mi się. Będę musiał koniecznie uzupełnić sobie te zapasy. O. Nie! To jest coś, czym mnie pozbawia połowy zdrowia. Przynajmniej tak było ostatnio. Dobra, mamy go. Chyba. Proszę bardzo. Grudka tytanitu. No, powiem wam tak, w tym DLC grudki tytanitu, no to można naprawdę zdobyć w wręcz hurtowych ilościach, podobnie jak odłamki tytanitu na samym początku gry, a może nawet i w jeszcze większym tempie. Tylko że z drugiej strony, jak już jesteście w tym DLC, to raczej grudek tytanitu za bardzo nie potrzebujecie. No, chociaż, wiadomo, możecie zdobyć nową broń, jak ja na przykład teraz, i wtedy sobie bez obaw pobawić się w jej ulepszanie, nie? Zobaczmy swoją drogą opis tego zakrzywionego miecza Haralda. Jest to wielkie, zdobione złotem, zagięte ostrze wojowników Legionu Haralda, którzy niegdyś poszukiwali mrocznej duszy. Miecze zaległy w mroku wraz z Legionem, a ich ostrza zdążyła przeżreć silna korozja. Umiejętność odrzynanie. Trzymasz wielkie ostrze oburącz, by wielokrotnie ciąć stopy przeciwnika. Dlaczego stopy? Nie wiem. Lore. Jest miecz, z którym łażą ci giganci tutaj. Bowali po piętach. Powinno to omijać blok jeszcze, to by było wtedy fajne.
Ej! To był najbardziej niespodziewany unik, jaki widziałem dzisiaj. Nie no, naprawdę, nawet mocno tak przeżyjesz. O. Coś tu łazi. Dużego. Mhm. On tu wyłazi. Ale powinienem go uprzedzić. Czy tu kolejny mini chodzi gdzieś? Mi się coś wydaje, że tak. No, łazi, łazi. Ej. Ci człowiek, bo nie byli gdzieś blisko mnie. Nie obawiam się, że zaraz mi tu jeszcze jeden wyjdzie. Duża dusza. O, kurde. Czekajcie, jakby mnie grzyby zabiły. Ale to byłby wstyd. Jak trafisz im w głowę z czaru, to dostają krytyczne obrażenia. Oni mają głowy? Czy to się tak liczy po prostu? Myślałem, że mają taką otchłań jakby tam. O, kurde. Ja to przeżyję. Nie wierzę. Top 10 najgorzej rozegranych pojedynków. Nie kuś losu demo. No lepiej nie mówić takich rzeczy, bo to się naprawdę może ziścić. Często tak w Soulsach bywało. Sztabat Tanitum. Trochę randomowym miejscu, ale mniej niż w pierwszym DLC. Mniej niż Dark Souls 2. Okej, okay. To racja. Siema Daniel, dzień dobry. To w naprawdę innym miejscu niż Dark Souls 2, gdzie w pierwszej lokacji można było sztaby zdobywać i tyle. Miałeś sztaby. W pierwszej prawdziwej lokacji po tutorialu. Czy wyczerpałem dialogi z Lapem? Tak. Powtarzały już mu się. O, dostał łeb. Chyba. Jak mi się wydaje, że to było. Chociaż... jak go po 1000 ponad bije, to... no nie wiem. W dwójce sztaba jest część niż fragmenty Estusa. No kurde. Rękawiczki piromantki pustyni. Po przeładowaniu lokacji będzie przy drugim ognisku. No, przy tym, które było tutaj. Ja już z nim gadałem w tym miejscu nawet. Umarłem, więc chyba ma nowy. A. No to prawdopodobnie za chwilę znowu umrę, bo idziemy do anioła. To znowu z nim pogadamy sobie. Kostry piramentki. Tylko jeszcze poczekam, aż będę miał pełen ekipunek, bo brakuje mi nakrycia głowy. Pogadaj z nim od razu po zebraniu sztaby, dodać ci Zigbroj. Okej. Okay. Ale to zaraz. Jeszcze tutaj chcę wyzbierać te skarby chociaż. Nie wiem, tutaj był skarb, ale nie wiem, czego nie podniosłem. Nie, nie podniosłem. Dobra. Krótka i... tu już będziemy się wzbijać na korzenie, z których to niestety, ale będę widoczny dla anioła, tego drugiego. A propos piromantek pustyni, tak, to niestety za moment będziemy mieli okazję poobcować sobie z jedną. Jakkolwiek to nie brzmi. Ale tak właśnie będzie za moment, niestety. No zaraz wam w ogóle pokażę opis tego ekipunku, tylko no mówię, no chcę go skompletować, wtedy wam też go założę na tej postaci, chociaż to nie będzie ekipunek, w którym chcę jakoś specjalnie za dużo czasu spędzać, szczerze mówiąc. O, oto i ona. Musimy ją szybko zabić, żeby problemu nie było. Zoe, ustyn na piromantkę. Weź tam, gin! O. Nie ja. Spadł! O. Spadł czy nie? Nie, nie spadł. Ej, skąd oni się nagle tam w takiej ilości wzięli? No cholera. Przecież... aha. Okazuje się, że oni nie mają życia prawie w ogóle. Koleś. Umrzyj. Nie mam już się czym leczyć. No, czyli to jest pewny zgon.
czemu ona się odwróciła? I się wyleczyła jeszcze, tym bardziej. O, nie ma szestusów. Jaka szkoda. Skąd ty tu się wziąłeś? Jak ja tutaj zabijałem wszystko. Płomienny wachlarz. Czy zebrałem pierwszym przychylności plus 3 skorzenia? Tak. Zatruty klejnot. Następnie pryzmat. No okej. Okay. Cześć w Gdosk. Czarodziej w końcu powrócił. Thank you. Dziękuję bardzo za followka. Matrix. Coś mi się wydaje, że to jest pewien zgon. Słuchajcie, mamy pewien ekipunek czarodziejki, także pokażę wam, jak to wygląda. Mam ekipunek dworski. Gdzie on jest? Jest tak niewidoczny. Ekipunek. Dobra, uwaga, zobaczmy opis. Nogawice pustynnych piromantów, którzy niegdyś przemierzali salę strażnicy żniw. Dlatego też tutaj właśnie występują. Mówi się, że te cienkie bordowe warstwy wprost tchną magią. Pustynni piromanci, czyli głównie kobiety, znani byli głównie ze swoich wielkich płomiennych wachlarzy i porywających aparycji. Niestety, co piękne, bywa również zabójcze, zwłaszcza gdy przyodziać to w tak nęcący strój. A to jest dokładnie to samo. No i tutaj też. Więc jeszcze zobaczymy sobie, jak to wygląda. Bez szału, wiadomo. Jest to wersja męska tego ekwipunku. Ale w innej wersji wam to pokazywałem też już na YouTubie. Nawet w takim odcinku uzupełniającym. Dziwnie tak na pustej postaci. No. Pokażę wam jeszcze ten wachlarz. On jest tu. Piromancja Zoe, potomkini piromantów pustyni. Użyj wielokrotnie, aby poruszać wachlarzem płomieni w lewo i w prawo. Zoe, jak wszyscy piromanci pustyni, była prawdziwie piękna. W przeciwieństwie do innych jednak jej uroda nie stanowiła trucizny, co uczyniło ją bezpretensjonalną królową słabych. A ja teraz jestem słaby, dlatego że nie mam żadnego Estusa i muszę przejść jakoś przez ten etap z tym aniołkiem. Panem. Lol. Ej! Czy ja nie powinienem przeżyć tego, bo to jest... What the? Czemu mnie to zabiło? Czemu mnie to zabiło, skoro zaraz upadek na ten biały? To 2 metry. Stary, ale to jest upadek na podłoże, które pozwala ci przeżyć z kilometra. Możemy pokazać z lapem przynajmniej. Ale dlaczego to się stało? Na krawędzi minimalnie, naprawdę? Oh, look at you. You found the treasure. Dashing. Just dashing. You'll make good use of it, I'm sure. Now, this is a little toast from me to you. Zigbroj, faktycznie. Not much to speak of, but bottoms up to the greatest warrior there is. This really is a dreg heap at the world's end. Mangled remnants from every age and every land. It actually sort of lends credence to the old rumors. But the rings. No już się powtarza niestety. Aczkolwiek myślę, że warto było tutaj zajrzeć. This really is a dreg heap at the world's mangled remnants from every age. Oczywiście kwestia, jak mówiłem, z trailera. No i przyznam, że w zasadzie no to w tym momencie moglibyśmy ten odcinek oczywiście zakończyć sobie w tym miejscu. Także bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy to oglądali. No i cóż, do zobaczenia już jutro w kolejnym materiale z Dark Souls 3 na czarodzieju. Dziękuję bardzo za oglądanie, zachęcam do oceny i do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie i cześć.